Jesteśmy krainą architektonicznych sprzeczności. Weźmy katowicką strefę kultury. Pośród, w samym centrum kompleksu, który składa się z fantastycznych przecież budynków, z Międzynarodowym Centrum Kongresowym na czele, obok Spodek naturalnie, a więc pośrodku budynków, które są świadectwem świetnej architektury, mamy parking, którego nie powstydziłby się supermarket Tesco. Sprzeczność polega na tym, że w budowaniu parkingów właśnie, niezależnie od tego, czy jest to centrum przesiadkowe, czy jakieś ważne, kluczowe, istotne dla całego regionu miejsce, jesteśmy właśnie tacy hipermarketowi. Kolejny przykład to park i Wesołe Miasteczko. Przy ulicy Złotej trwa właśnie brukowanie terenu pod miejsca postojowe dla gości Luna Parku. Mieszkańcy narzekają na wycinanie drzew i obawiają się korków, całkiem chyba słusznie zresztą. Czy w XXI wieku, gdy tyle mówi się o jakości przestrzeni publicznej, nadal trzeba marzyć o czymś tak oczywistym jak na przykład parking podziemny? W tym miejscu Aneta Moczkowska, prezes Parku Śląskiego, jutro w Radiu Piekary Marcin Zasada. Zapraszam na godzinę 7:30. Radio Piekary.